tyloma łaskami w sanktuariach naszej diecezji, w Rokitnie, w Grodowcu, w Paradyżu i Otyniu, pokorna służebnico pańska, jak niegdyś pospieszyłaś z pomocą swej krewnej Elżbiecie, tak i teraz nie przestajesz nawiedzać swych dzieci w diecezjach i parafiach naszej ojczyzny. Wynieś im pomoc i otuchę w trudnych warunkach codziennego bytowania, prowadzić je do Boga. W okresie przygotowania do wielkiego jubileuszu, dwutysiąclecia narodzenia Chrystusa, w obliczu Boga Wszechmogącego, w łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, naszym biskupem Józefem, stajemy przed Tobą, Matko nasza i Królowa. Chociaż świadomi swej niegodności, niemocy, ale ufni w miłosierdzie Boże i Twoje pośrednictwo. Dziś oddajemy Ci całą naszą parafię, jej duszpasterzy, młodzież, dzieci i wierny lud Boży. Matko błogosław, powtarzamy. Matko błogosław. Uproś u swego Syna Maryjo liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bożliwo wprawdzie wielkie, a robotników wciąż jeszcze mało. Błogosław alumną Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Matko błogosław. Matko błogosław. Matko świętej rodziny, uproś u swego Syna odrodzenie moralne i religijne naszych rodzin. Ty jednej łaskę pojednania rozbitym małżeństwom, alkoholikom, narkomanom, od uwolnienia od zgubnych nałogów, dodaj sił matkom, by wydały na świat poczęte dzieci. Mogły je wychować na chwałę Bożą i pożytek społeczeństwa. Matko błogosław. Matko błogosław. Matko Chrystusa, uchroń nasze dzieci i młodzież od wpływów laicyzacji i spraw, by chętnie poznały zasady wiary katolickiej i wprowadzały je w życie. Matko błogosław. Matko błogosław. Błogosław. Wspomożenie wiernych, dopomóż nam, Królu, wypełniać nasze obowiązki wypływające z wybranego stanu czy zawodu. Naucz nas poszanowania godności drugiego człowieka, gorliwej modlitwy, solidnej pracy, zgody w rodzinach i zakładach pracy, szacunku dla mienia publicznego. Matko błogosław. Matko błogosław. Królowo pokoju, uchroń świat przed wojnami i katastrofami i spraw, aby wszyscy ludzie mogli się cieszyć sprawiedliwym pokojem i bezpieczeństwem. Matko błogosław. Matko błogosław. A odtąd nasza najlepsza Matko i Królowo, uważaj nas za swą wyłączną własność i zanieś przed Boży tron przedłożone Ci pokorne nasze prośby, abyśmy mogli Ci podziękować i cieszyć się nadal Twą macierzyńską opieką. Matko błogosław. Matko błogosław. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Obecnie podam program nocnego czuwania.
na którą też gromadzimy się wszyscy. W tym spotkaniu z Matką Bożą wszyscy jesteśmy, tak jak teraz na powitaniu, potem na pasterce i wszyscy będziemy na pożegnaniu o godzinie 15, ale to jutro. Po pasterce będzie dom przy Bożej Matce czuwali mieszkańcy takich miejscowości. Od pierwszej do drugiej miejscowość Wichów. Od drugiej do trzeciej Mirocin Dolny. Od trzeciej do czwartej Mirocin Średni. Od czwartej do piątej Mirocin Górny, z tej strony od Mirocina Dolnego do kościoła, a od piątej do szóstej Mirocin Górny reszta w kierunku Wichowa. O godzinie szóstej będziemy śpiewać godzinki i na ten czas bardzo bym prosił wszystkich członków Żywego Różańca, czy to młodzieży, czy to dorosłych. Na ten czas czuwania i wasze życie udzielę błogosławieństwa Bożego. Na chwilę w krótkiej modlitwie pochylmy się nad człowiekiem w przepięknej fazie życia. Mama to wszystko mówi każdemu z nas, chyba że ktoś tego szczęścia ludzkiego nie ma, by znać mamy. Normalnie każdy wie, co to znaczy. A w takim momencie, kiedy matka w sobie nosi życie, w takim momencie człowiek jest zawsze najwspanialszym człowiekiem. Módlmy się, zapraszam was wszystkich do tej wspólnej modlitwy. Za te matki, które w tej chwili, w czasie nawiedzenia, stoją przed świętym znakiem najwspanialszej z matek. Niech Bóg nie wspiera rodziny. I chciałbym tą modlitwą najszczególniej objąć matki, które może nie mogły być z powodu zdrowotnych czy innych być. Niech je też Pan ogarnie. Niech ją mocy. Modlmy się. Panie Boże, nasz Stwórco i Panie, Stwórco wszelkiego życia, spojrzyj na te matki, które proszą o Twoje błogosławieństwo dla siebie i swoich dzieci. Napełnij je głęboką radością na widok cudu nowego życia. Błogosław im i otaczaj swoją opieką. Spraw, aby potomstwo, którego się spodziewają, ujrzało światło tego życia w dobrym zdrowiu. Niech dzieci te wzrastają pod opieką rodziców, niech od nich doznają miłości, której człowiek tak bardzo w życiu potrzebuje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo.
Siostry i bracia, w tym ostatnim słowie naszego spotkania i modlitwy chcę za tę wspólną modlitwę wam podziękować i życzyć, by wam wystarczyło wiary i by wam wystarczyło tego wszystkiego, co w sercu człowieka jest siłą napędową. To jest miłość. I byście tę dobę jak najmądrzej wykorzystali. 30 lat od ostatniego nawiedzenia. Boże, czy kiedykolwiek doczekamy drugiej chwili tu, na tej ziemi, takiej? Trochę czasu na to, by inaczej popatrzeć na Boga i na siebie. Niech wam Bóg w tym dopomoże. Przyjmijcie teraz Jego błogosławieństwo i Jego umocnienie. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Yeah.